gośćmi Radia MK są Klaudia Kaźmierska. Dzień dobry. I Dominik Cerankowski. Oboje z Włocławka. Wczoraj, czyli w niedzielę, 10 lutego, został zakończony w Toruniu lekkoatletyczny Mistrzostwa Polski U18 i U20. Klaudia, zdobyłaś złoty medal, wyprzedzając o około 1,5 sekundy swoją rywalkę. I na co zwróciłem uwagę? Biegłaś z prędkością 17,6 km na godzinę. Czyli niedoświadczony kolarz, to może nie kolarz, ale osoba jeżdżąca na roweru, nie dogoniłaby cię. Jak ten bieg przebiegał? Generalnie pierwsze 2 km biegu były bardzo wolne, wręcz tempem spacerowym. Może nie tak to do końca miało wyglądać, ale najważniejsze, że ostatni kilometr był dość szybki. Wtedy w sumie udało mi się bardzo dobrze finiszować i dzięki temu wygrałam z moją rywalką, myślę. Dzięki mojej szybkości, którą udało mi się pokazać na finisz. Ale to nie jest twoja koronna dyscyplina? Nie, nie, do końca nie. Biegam głównie... To są średnie dystanse? Tak, głównie biegam 1500 metrów. Ten start był bardziej treningowy. Nawet się nie szykowałam zbytnio do tych mistrzostw. Po prostu miałam go przebiec, żeby zobaczyć, na co mnie stać. Wrócimy za chwilę do kolejnych pytań. Dominik, twój bieg na 2 km, brązowy medal. To jest twoje największe osiągnięcie do tej pory? Dotychczas największe. A mógłbyś coś więcej powiedzieć? Generalnie jestem bardzo zadowolony z biegu. Bardzo mi się to podobało. Uważam, że odważnie pobiegłem od samego początku. Czułem bardzo luz w nogach i w rękach, także bardzo fajnie wspominam. Dystans do rywali. On nie był zbyt daleki, bo też widziałem zdjęcia z biegu. Czy wystarczyło sił na brązowy medal, czy były jeszcze szanse na zdobycie srebrnego medalu, a może nawet złotego? Myślę, że brązowy jak najbardziej odzwierciedla moją aktualną formę. Zawsze są jakieś błędy do poprawienia, także nie wykluczam. Oboje trenujecie pod opieką Agnieszki Nowakowskiej, która jest przed wami, a za mną. Jakie rady dała trenerka Klaudio przed twoim biegiem na trójkę? Trenerka przede wszystkim powiedziała, żebym biegła z głową i żebym biegła to, co mam w nogach, a jeżeli już nogi nie będą chciały podawać, to żebym biegła z sercem. Dokładnie tak powiedziała. I w sumie myślę, że zrobiłam tak, jak miałam, chociaż wiem, że miałam więc troszeczkę szybciej, nie wyszło, jednak efektem końcowym jest złoty medal, więc myślę, że wszystko wyszło jak najlepiej, się tylko dało. Mało co by złamała barierę 10 minut. Tak, dokładnie, ja już w swoim życiu 2 razy łamałam tę barierę na stadionie. Ale biega się inaczej, tak, w hali, która ma niecałe 400, 220 chyba. 200 metrów. Tak, 200 metrów. Z innymi prawami, zupełnie inny start i inaczej się też odbywa. A ludzie tego nie wiedzą, nie umieją docenić, prawda? Tak jak niektórzy mówią, na 400 metrów biegnie, po 200 schodzi i nie wiadomo, o co kaman, tak? Ale to zostawmy te szczegóły. Przygotowujesz się w tej chwili do biegów crossowych. Czy to przetarcie w Toruniu było tym, co nakreśliłaś sobie z Agnieszką Nowakowską? Tak, ten start dużo nam pokazał, gdzie stoimy teraz, gdzie jesteśmy z naszą formą. Gdzie stoicie? W bardzo dobrym miejscu i myślę, że to bardzo dobrze zaprognozowało na sezon przełajowy, gdzie będę biegała prawdopodobnie 4 km. Dlatego te 3 km bardzo dobrze stwierdzają to, gdzie jestem i jestem na bardzo. Ale to już zupełnie inny rodzaj przygotowania jest, Dominik, Klaudia. To nie jest 1,5 km, to są 4 w krosie i tam zupełnie inne partie mięśniowe pracują, inny rodzaj butów, tak? Tak. Nie biega się od tak, przychodzę, biegnę sobie. Dlaczego 4 km i dlaczego przełaj? Ja zaraz do ciebie, Dominik, wrócę, dobrze? Poczekaj chwileczkę. Jak zawsze biegałam przełaj, zawsze biegałam 2-3 km. Teraz też mam nową kategorię, więc to już są 4 km. Dlaczego przełaj? Ja w sumie jestem zawodniczką, która zaczęła od biegów przełajowych, więc powiedzmy, że wracam do tego, od czego zaczynałam. Za namową taty. Tak. Wracam do tego, od czego zaczynałam. I w sumie dobrze się czuję w przełaju. Jestem dość drobną zawodniczką, więc na przełaju, gdzie jest sporo podbiegów... Ale ja znam taką zawodniczkę o twoich parametrach. Jest. Z Maroka, Polka obecnie. Tak, tak. Słynna Zosia, po polsku Enaui, dobrze mówię? Tak. Właśnie, więc ja tak troszeczkę mi przypominasz tę postać. No, niektórzy tak mówią, że budową przypominam. I może też dlatego na tych przełajach mam jakieś tam szanse większe, ponieważ swoim, powiedzmy, tym sprytem i gdzieś tam mogę się przycisnąć coś, mogę więcej ugrać nieraz niż na hali czy na stadionie. Dominik, dlaczego wybrałeś akurat lekkoatletykę? Znaczy, dziadkowie grali w piłkę nożną. Tak, we Włocławi, we Włocławiance. Grali w piłkę nożną. Namawiano mnie do tego. Trenowałem również basen.
później właśnie spróbowałem z piłką nożną, jednak... Biegi to jest to? Biegi to jest to, jak najbardziej. Nie radziłem sobie z piłką, nie wiedziałem, co mam zrobić, gdy już inwestowałem. Także wybrałem lekkoatletykę za nową kolegę i nie żałuję ani. Dobra, powiedzcie mi, kochani, w jednym zdaniu, na koniec naszej rozmowy, jakie starty najbliższe? W najbliższym czasie w marcu będziemy mieć Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Te zawody odbędą się w Olsztynie 23 marca. Dominik? Również takie koleżanka 23 marca w Olsztynie. Czego wam życzyć? Zdrowia i... braku kontuzji. Dokładnie tak. Czego? Braku kontuzji. Jak będzie zdrowie, to my już dopilnujemy wszystkiego. Dobra, to braku kontuzji i samych sukcesów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.